Witam was w kolejnym odcinku z Discipline 2, Mroczne Proroctwo. O co prosisz? Trochę tak ostatnio się oberwało od tych demonów, z racji tego, że tu przyprowadzili tego diabła. Ale ja im tam trochę to odpuściłem. W każdym razie wbiłem się im tutaj pod stolicę, postawiłem różdżkę, już nie będą mieć kasy. A przynajmniej nie z tej kopalni. Tutaj tą manę też im zająłem. W sumie samo miasto im to zajęło. Okej. To miejsce jest splądrowane, tu nic nie ma. Właśnie te flagi. O, a teraz to lepiej wygląda. Tu coś jest. Co rozkażesz, panie? Zaraz ci dam rozkaz, cichaj tam. Tylko się muszę rozejrzeć. Tu jest skarb, którego jeszcze nie wziąłem. Tu jest ogr. Którą armię by się tam puścić na tego ogra? Na pewno nie tą. Bo nie dostanie expa chociażby jeden giermek albo obu. Albo w ogóle stwierdzę, że to jest niemożliwe, wygranie z nim. Teraz nie wiem, ja byłem pod tym posągiem czy nie byłem. Nie no, byłem chyba. Albo przebywanie przy tym posągu tam nic nie robi. Tak? Dobra. On tam zwiał trochę, to może teraz spróbuję szczęścia z tym miastem. Do ataku! Pewnie je zajmę, ale z jakimi stratami? Kurde, zatruł mi go, no. Skubaniec. Dobra, został tylko wódz zbirów. Wybił się, ale co z tego, skoro trucizna działa? Dobra, udało się. Bez większych problemów. Dawać mi to miasto, dawać. Dziękujemy za oswobodzenie nas. Nie było sprawiedliwości, zanim się nie zjawiliście. Wszyscy popierali Erhog. Musieliśmy jej służyć. W tym mieście spotkaliśmy dzielnego człowieka, Wolfgara. Pragnie się do nas przyłączyć. Okej. Ale to jest tropiciel. I on może z ekwipunku korzystać. No bardzo dobrze. Ma 3 punkty dowodzenia. No super. Okej, wezmę was, uleczę, bo mam tyle kasy, że ja już nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Tu od razu sobie to miasto ulepszę. Ty w ogóle strzelasz na dystans, nie? Sokola strza, tak, ty na dystans walisz. To ja ci dam 2 giermków. I może akolitę? Akolitkę, sorry. Może tak będzie najlepiej. Teraz bym jeszcze może z tym włócznikiem sobie tutaj pograł. Szkoda by go zostawiać. Tu trochę brakło, ale mag go dobije. Nie ma problemu. Ale jednak ten łowca czarownic trochę oberwał. Ale ten demoni bohater, czy bohater demonów, wszystko jedno, a raczej tutaj nie powinien mi tak szybko podlecieć. W każdym razie taką mam nadzieję, bo inaczej będzie niedobrze. To jest zbir chyba. Nie mam już punktów ruchu. Panie? Jestem gotów. Ty masz pełny ruch, to weź sobie wskocz do miasta. Zaraz tu ci dam obstawę. Jeszcze potrzebujesz tą akolitkę, to jest kobieta przecież. Dobra, mogę cię wyciągnąć. Ty może tam sprawdź, co tam jest, o. O co prosisz? A tego bohatera wyślę, żeby tego ogra w końcu załatwił. Albo
Albo sobie tego orka tam zdmuchnę. A w sumie mogę i ogra, i orka. Nie robi mi to wielkiej różnicy. Kurde, znowu mają z powrotem tą manę. Niestety. A już tam widzę się czai. Skurczybyk. O, znowu ta mana jest moja. Kurde, może by tam dać tą różdżkę tak na wszelki wypadek? Już będę miał pewność wtedy, że tego nie zajmą. Trzech zbirów. No, tu mógłby być już problem. Tak? W imię Wszechojca. Jestem gotów. Dobra, to tam wysłałem tego arcymaga. Co ja mam z tobą teraz zrobić? Na pewno cię chyba wycofam, ale nie. Czekaj. Nie wiem, jak to teraz rozegrać. Może go wprowadzę do miasta. Tutaj może dam jeszcze giermka i łucznika. Przy okazji ulepszę. No, to od razu jeszcze jednego giermka się da. O! Tylko nie wiem, jak to teraz działa przy podbijaniu miasta. Chyba najpierw walczy bohater i później obrońcy miasta. Ej, po coś mi wylazował. Nie ten klawisz. Dobra, czyli to są wszyscy. Nie wiem, czy w ogóle jest sens badać jakiekolwiek czary. Bo te raczej takie perfidne do poszczególnych mocy, to na powietrze, na wodę. Może ten pośpiech bym zrobił. W sumie mam tyle many. Może chyba wystarczy. Na obronienie się jakby coś. Tak, musiałeś, kurczę, ją poturbować. Gdzie on, kurczę, leci tym... z tym swoim głównym bohaterem? Tak? Ej, niestety mogę rzucać czary tylko raz na dzień. W imię Wszechojca. Nie wiem, po co ci to było. Tak? No to chyba będę musiał się tutaj cofnąć. Oczywiście zapis, muszę wiedzieć, co on tam ma, żeby się uprzednio przygotować, ale w sumie jakiegoś czara mógłbym użyć, może inicjatywę sobie dodam. Bo ta żywa zbroja chyba na dużo mi się nie zda. Zresztą zobaczymy. Dobra. Akurat mi chyba punktów ruchu wystarczy. Idealnie. Kurde, ja za... A nie, chwila. To jest ta odróżdżek. Ja zaatakowałem tą odróżdżek. Te demony są tak podobne. Znowu zwieje. Niestety. Albo... W sumie nie, nie zwiała. On jest zaraz obok. Kurde, jak ja mogłem się tak pomylić? Dobra, zobaczymy, co teraz zrobi. Jak mnie zaatakuje, to spoko. Będę wiedział, co on tam ma. A jednak nie chce. On chyba leci na te słabsze jednostki, tak mi się wydaje. Co on tu tutaj ma? Złodziej tam, Już uważaj, bo ci, kurczę, dam się złapać złodziejowi. Do ataku! To jest ten diabeł mnożony. Nie wiem, kurczę. No muszę od niego zacząć, no bo nie mam wyjścia. Kibił się bardzo dobrze. Kurde, to na mojego bohatera leci. Niedobrze. Jeżeli załatwię tego diabła, to już będę do przodu. Teraz atakuję ten. Tak. Teraz bohater jest bezpieczny. Przynajmniej na razie. No już ucieka! Widzieliście? Rozwaliłem mu demona, znaczy diabła, i już zaczyna zwiewać. Tchórz! Myślisz, że ta ucieczka ci w czymś pomoże? Łapie. Już nie masz w ogóle wojska. I tak cię dopadnę, więc co za różnica. Tylko muszę tutaj uciec niestety moją
Kurczę. Już zapomniałem, ona była Archaniołem, nie? Archanioł, no. Kurczę, chciałem powiedzieć Anielica, ale dobra. No to na szczęście nie mają żadnych... żadnych oddziałów. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo to by się tarcza pokazała. Dobra. No na razie nic więcej nie zrobię. Rozkazuj, panie. Chyba, że mógłbym go dobić magiem. Arcymagiem. Kurczę. A czemu by nie? Bo jeszcze mi jakiś głupi kawał odwali tu. Na chwałę Imperium! Tak, jak mam taką sposobność, to go rozwalę od razu. No chyba jednak nie dam rady. Brakło mi obrażeń. Za mało jednak. A tym go raczej nie dogonię, co? Nie. Nie ma szans. Ale mogę załatwić złodzieja. Zrobię to w mojej mocy. Wolfgar. Tylko 6 PD za niego. Bardzo mało. A czemu sobie tego skarbu nie wziął? Tak, słucham. Panie? Dobra, tu wszystko jest, lecimy dalej. Co on też wywinie takiego? Zajmie mi miasto, czy nie? Ja tym chyba zostawiłem jakąś obstawę, co nie? O, Erhok się odezwała. Dlaczego uparci usiłujecie mnie pokonać? Wasz los jest już przypieczętowany, słudzy Wszechojca. Tak. Beznadziejny śmiech. Słucham? Jakby się tak zastanowić, to ja nawet... Ale kurde, ona chyba... Nie, moment. Ona chyba może leczyć. Ale nie jestem do końca pewny. Spróbuję. Nabierz wiary! Tak, ona może leczyć, czyli w tym momencie jest bezużyteczna. Nie, ja ci nie dam uciec do miasta, zapomnij! Tak? Dobra, gdzie ona jest, Erhok? Bo tu nie ma żadnego przejścia w ogóle. To jest koniec mapy. I przypuszczam, że ona gdzieś tam musi być. W ogóle ta mapa jest jakaś mała. Tu coś widzę. A nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest. Splądrowałem wcześniej. O co prosisz? Tak? Rozkazuj, panie. Dobra, już na tego orka puszczę tego arcymaga. Niech sobie co tam rozkazujesz? Trochę ekspa nabije. Do ataku! A tu trzeba w końcu tego demona dobić. Bo ile razy on mi już zwiał. No, tak ma być. Kamień runiczny. Eliksir celności. Co to jest? Aha. Ale to chyba nie jest jednorazowe, co nie? Tu jeszcze mam eliksir celności. Ale tego nie będę używał. Szkoda, że tych butów nie mogę dać. Bardzo by mi się przydały. Okej, czyli te demony już tu pobiłem. Najpierw... Trzeba jeszcze znaleźć tą Erhog. Gdzie ona się skitrała? W imię Wszechojca. Już mam chyba wszędzie różdżki dane, gdzie powinny być. Tu jeszcze tego woza tam nie załatwiłem, ale nie wiem, czy jest sens tam się pchać. O co prosisz? Ja bym spróbował z tym ogrem jeszcze. Nie mogę pozwolić takiemu olbrzymowi tutaj sobie tak wolno biegać. Dobra, połowa. O kurde, przeżył to. Ale ledwo. Dobra, straciłem łowcę czarownic.
Muszę to powtórzyć. Muszę to powtórzyć. 105 PD się dostanie. Ale ja... Ja chcę mieć pewność, że wszyscy moi ludzie dostaną tego expa. Tak? Do ataku! Tak się nieszczęśliwie złożyło, że akurat musiał chybić. O, teraz on się chybił, bardzo dobrze. Tylko ciekawe, czy mi teraz obrażeń wystarczy. Nie, no nie wierzę. Jeden HP mu zostało. A miało być tak idealnie. Ale dobra, przynajmniej łowca przeżył. To się liczy najbardziej. A dlaczego tu jest mniej PD? Czy to dlatego, że to PD jest rozdzielone po... pomiędzy wszystkie jednostki? Dlatego mniej? Jednakże... No jeszcze trochę im brakuje do trzeciego poziomu, ale to jest bez znaczenia, bo ja i tak nie mam lepszych jednostek. W imię wszech ojca. Znaczy, nie mogę robić na razie lepszych jednostek. Zwój błyskawicy. Rozkazuj, panie. Gotów. Ten dopiero ma punktów ruchu. Sztandar. On nie może korzystać ze sztandarów, niestety. A może ona tu siedzi? O co prosisz? W imię wszechojca. No nie będę wiedział, jeżeli się tam nie wybiorę. Jeszcze tego orka. Na chwałę Imperium! Kurde, tu jest łucznik. Ten giermek tego nie przeżyje chyba. Nie, nie przeżyję tego. A kurde. No już trudno. No raczej nie było szans, żebym tego jednego giermka... Nie no, szlak, to ja muszę to powtórzyć. Skoro teraz mieli awansować. Ale nie sądzę, żeby mi to... Kurczę, jakby się chybiali... To wtedy bym jakoś dał radę, ale... Na chwałę Imperium! Ale tak, kurczę, to mi dobiją tego giermka i tyle. Nie no. To już w tym momencie jest przegrana. Jeszcze raz. Jakbyś na początku się chybił, to nie ma szans, żebym tego giermka jakoś ochronił. Panie? Na chwałę Imperium! Dobrze. Też trafiony. Chybił się. Teraz pewnie go zabiję. O nie, dobra. Jednak przeżył. Bum. No, idealnie. Nie, no ten giermek nie awansował, ale przynajmniej expa dostał. To się liczy. Szkoda, że nie awansował. Dobra, lecimy dalej. Co ja paska nie załączyłem? Kurczę, mi tej many się już nazbierało. I teraz władca legionu potępiony. A tak. Niby gdzie? Że ja tu nie widzę nigdzie żadnego złodzieja. Ale był chyba stracony. Begrot. A on wali wszystkie cele. O! To może być problem. Nie, to raczej nie ma szans, żebym to wygrał. Jeszcze się chybił. Nie, dobra. Nawet nie będę próbować. Nie, tu potrzebuję czegoś mocniejszego. Tylko, że znowu muszę cholera tego orka pokonać. No nie myślałem, że... Nie myślałem, że mnie zaatakuje, no. Ja już się chybił, dobra.
A może to zrobię inaczej, bo przecież mogę czara użyć. Tak, wezmę zwinność. A raczej 10% do zwinności. Zobaczymy, czy to pomoże. Chyba jednak nie bardzo. Kurde. A to jednak mam po giermku już. No kurde. Dałem sobie czarem 10% więcej inicjatywy, a mimo to... jakoś nie daje rady, no. Szlak by cię. Kurde, bo musiał mnie tam zaatakować. Ja chyba też po każdej walce będę zapisywać. Bo to już się robi irytujące. Panie? Dobra, ja zrobię to inaczej. Ja sobie... chociaż nie wiem, czy ta błyskawica mi coś tam pomoże. Albo siłę? To chyba prędzej siłę by wypadało. Może to mi bardziej pomoże. Mogę jeszcze błyskawicę? Mogę. Chwila, ale to każdy bohater chyba może rzucać czara, nie? Tego już nie mogę użyć, aha. Okej. To za bardzo mi się nic nie przyda. Na chwałę Imperium! No nie! Już z miejsca się chybił. Panie? Wiedziałem, że tak będzie. Będę musiał to teraz 20 razy powtarzać. Albo chwila, bo to może chyba na... nie, jednak nie mogę drugi raz. Dobra. Wskazuj, panie, na chwałę Imperium! Nie no, znowu pierwszy atakuje. Dobra, myślę, że Giermek teraz przeżyje to. Chyba, że ten ork walnie więcej. Albo nawet nie zdąży. Dobra. Ci awansowali. Teraz muszę zapis obowiązkowo dać. No i myślę, że na tym zakończymy tutaj... kurde, i tak mnie chyba zaatakuje. No nic, chyba stracę tego bohatera w takim razie. No trudno. Wolfgar, fajnie było, ale no niestety nie mam jak się cofnąć. Tak więc dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia!